Witajcie kochani, jak widzicie mamy tutaj drewno, bo wszyscy lubimy drewno. I mam pewne rozwiązanie dla waszych problemów, które związane jest z tym, że drewno czernieje na dworze od deszczu. Mówię o drewnie, szczególnie które leżakuje, nie jest zabezpieczone. Mamy tutaj kawałek drewna dębowego i to jest drewno sosnowe. Widać, że jest poszarzałe, rozkład szary już od słońca się gdzieś tam zakradł. I teraz co zrobić? No oczywiście można zeszlifować tą deskę, właściwie powinno się zeszlifować przed zrobieniem czegoś dalej. No jest to praca żmudna. W celu szlifowania takiego wyrównawczego, żeby to było drewno gładkie, jest to dużo prościej zrobić. Natomiast mamy dla was ciekawy preparat. Tutaj troszeczkę na boku sobie widzicie w szklaneczce mieszam. I to jest preparat, który jest naprawdę rewelacyjny. Zobaczcie. Drewno, które już jest szczerniałe, ono jest wyjęte spod śniegu w tej chwili, także ten kolor też jest taki brązowy od właśnie od tego, że jest zawilgocone, ono generalnie jest czarne. I tutaj na tym świeżym drewnie ten preparat nakładam. Zaraz będziecie widzieli efekt, zresztą tutaj już są grzybki nawet jakieś. Możemy te grzybki jeszcze gdzieś po sobie od razu zlikwidować w bardzo prosty sposób. Widzicie, takie fajne drzewko się zrobiło. Zostawimy kawałek. Już tu zaczyna się rozjaśniać. Tu mamy w tym rogu taki fragment, gdzie jakoś to drewno uchroniło się od wilgoci, od wody, więc ten efekt tu powinien szybciej zdecydowanie nastąpić. Rozetrzemy to dalej, jeszcze nawet na to drewno niewielkiej ilości tego preparatu nakładamy. I za chwilkę będzie widać już efekt. I teraz w tym czasie też poszarzałe drewno rozprowadzamy. Możemy tryskowo rozprowadzać ten preparat, czy no warto pracować z nim w masce. Na pewno, jeżeli szczególnie się to robi na dużych powierzchniach, w pomieszczeniu zamkniętym, bo jest to dosyć substancja żrąca. Dlatego też dedykujemy ją głównie specjalistom, użytkownikom profesjonalnym. Już tutaj też ten efekt zaczyna działać, szarzenie znika. Możemy w ten sposób szybko doczyścić drewno z rozkładu szarego. Możemy usunąć też większość zasinień drewna. Jest dosyć szerokie spektrum działania tego preparatu. Tu jeszcze rozetrzemy. Już widzicie, że ten kolor drewna tutaj powraca do normy. Tak samo tutaj już jest drewno w dużo lepszym stanie. Jeszcze porozcieram, bo jest troszeczkę za dużo, może dałem. Także tak to wygląda. Trzeba oczywiście odczekać. Lepiej, jeżeli jest to robione w troszeczkę większej temperaturze, ta reakcja szybciej zachodzi. Ale jak widzimy, tutaj też sobie dobrze z tym radzi. Tu w tym miejscu była też robiona próba troszeczkę wcześniej, także dłuższy czas był jakby na ekspozycji na ten preparat i tu już jest piękne, ładne, dębowe drewno. Tak samo widzicie tu, też już wszystko się fajnie rozjaśniło. Znalazłem jeszcze suche kawałki drewna. Tak jak widzicie, to drewno to jest też drewno sosnowe, ono nie jest w najgorszym stanie do tego miejsca, tutaj jest mocniej poszarzała, widocznie ekspozycja słoneczna była silniejsza. Ta deseczka, piękna deseczka, nie pamiętam z czego to jest. Być może jest to jakaś owocówka nawet. No ale zobaczmy. Jest to na pewno drewno liściaste. I tak samo rozprowadzam preparat. Widać, że też mocniej chłonie, ale ta reakcja rozjaśniania dużo szybciej następuje. Także możemy w ten sposób bardzo szybko przywrócić drewno do wyglądu pierwotnego, zabić to wszystko, co jest w nim szkodliwe. I drewno sosnowe też, żeby było widać, to taki cieńszy paseczek tu i tu kawałek zrobimy. Zobaczycie, jaka jest różnica. Znalazłem też kawałek takiego drewna, czyli właściwie wyglądającego dobrze, leżącego jakiś czas na dworze. Zobaczymy, jaki efekt będzie na tym kawałku.
też reakcja widać zachodzi sporo szybciej. Tu jeszcze rozprowadzimy. I tak właśnie działa ten nasz bielik do drewna, który powoduje to, że to drewno jest, wraca do pierwotnego wyglądu, takiego jak właściwie było po ścięciu. I dzięki temu możemy szybko to drewno przywrócić do odpowiedniego porządku. Tu różnica jest już niewielka, aczkolwiek drewno jest rozjaśnione. Ta reakcja też jeszcze, powiedzmy, że się nie zakończyła. Jeszcze to chwilę może potrwać. Widzicie tu ewidentnie rozjaśnienie drewna, czyli usunięcie w większej ilości tego rozkładu szarego. Tu jeszcze jest ta pianka taka i ten brud, to trzeba było tak naprawdę teraz spłukać i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. To może posłużę się śniegiem, w związku z tym, że jestem na otwartym powietrzu. No, jakiś był to pomysł, ale może nie do końca trafiony. Jest jaśniejsze drewno, jest bardzo ładne w stosunku do tego, co było. To drewno też. Także ja sobie jeszcze tą deseczkę rozjaśnię, bo przy okazji pozbędę się też tej większej ilości płynu, który nabrałem do szklanki. A z tej deski coś pewnie za chwilę zacznę robić. Także mi się przyda, żeby ona wróciła do ładnego koloru, żeby wiedzieć, z czym się pracuje. Należy go dobrze rozprowadzać, zabezpieczyć sobie też oczy. Tak jak już mówiłem, przy pracy tym preparatem na pewno powinno się mieć maseczkę i okulary na twarzy, ponieważ jest to preparat, który jest preparatem żrącym, czyli nie daj Boże, żeby gdzieś tam do oczu coś prysnęło. Jak się tak wydarzy, to trzeba intensywnie płukać wodą. Jeżeli coś będzie poważniejszego, to udać się do lekarza. Zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa i cieszyć się tym, że możemy w prosty sposób wybielić nasze drewno. I po zakończeniu wybierania, jak już wszystko będzie ładnie, dobrze, to warto go najpierw przepłukać wodą, żeby przerwać ten proces. No i też sugerowałbym użycie tu rękawic gumowych. Produkt do użytku profesjonalnego i zachowujcie się z nim jak profesjonaliści.